Cześć, tak się macie, tutaj oczywiście Damian i witam was w kolejnym odcinku Ultimate Team. Jak możecie zauważyć, mała zmiana, mam nowy mikrofon, jeszcze staram się go dobrze ustawić, muszę dokupić sobie nowe kable, ale testujemy. No mam nadzieję, że niektórzy z was poczują różnicę w jakości dźwięku, ja też będę próbował dojść do jak najlepszych ustawień, może poczujecie się jak w radiu. Kto wie, jednak jak widzicie po tytule, zaszalałem i oczywiście tu nie chodzi o mikrofon, tylko o to, co zobaczycie zaraz w serii. Jednak zanim do tego dojdzie, to jakieś meczyki. Foot Champions. Rozpocząłem od meczu z takim składem. Swoją drogą, czy ja ominąłem jakiś dzień, w którym rozdawano tego Salaha za darmo? I ja mówię całkowicie poważnie, ponieważ chyba już z 5-6 razy grałem przeciwko tej jego czerwonej wersji. Ale okej, ja tam się go nie boję, ja wierzę w swoich piłkarzy. 26 minuta spotkania, mój klasyczny schemat rzut rożnego, którego aż tak często ostatnio nie używam, ale bo czasami jak mi coś nie wychodzi, to no muszę próbować. Było 1-0 po golu Ronaldo, na początku drugiej połowy rzut karny po próbie dryblingu Carlosa Veli, to jest mój nowy super zmiennik i spisuje się bardzo dobrze, no karta za 60 tysięcy ze statystykami właśnie na poziomie Salaha. Koleś wykonuje swoją robotę naprawdę dobrze, Eusebio wykorzystał ten rzut karny i jeszcze w 80 minucie akcja z udziałem Perisicia, który wszedł z ławki, Vela podaje do Chorwata, Chorwat w polu karnym i ten to kończy 3-0. Ale oczywiście nie mogło się skończyć to tak pięknie, ponieważ gola musiałem stracić. Ja nie mogę wygrać z czystym kątem. Z główki trafił Salah, ale koniec końców ten mecz zakończył się wynikiem 3-1. I dlatego właśnie o tym Salahu mówiłem, ponieważ w drugim meczu trafiłem na po raz kolejny jego czerwoną wersję, ale też ten Wijnaldum, Robertson. Widać, że przeciwnik jest kibicem Liverpoolu, bo też ma ustawiony właśnie herb tego klubu. No poszczęściło mu się, jeśli chodzi o piki. Mi się też poszczęściło z tą bramką. Eusebio na 1-0 to mogłem podawać do wbiegającego Lacazette'a. Ale dobrze, o ile objąłem prowadzenie, tak jednak dosyć długo ono nie trwało, ponieważ nie bez powodu przyspieszyłem rozgrywkę. Salah z pierwszej piłki 2-0. Przeraża mnie to. Standardowo mówiąc, jak cholernie skuteczne są te strzały z pierwszej piłki, ale też w miarę szybko odrobiłem, ten remis nie trwał długo, 5 minut później Lacazette kończy sytuację. No myślę, że gdyby piłka tam nie była podniesiona, to tak łatwo nie wleciałoby do siatki. I dlaczego tutaj Havertz nie trafił? Nie mam pojęcia, on zawsze kończy takie sytuacje, teraz akurat postanowił zmarnować. Jednak 39 minuta spotkania, Alex Lacazette, ball roll, rywal zaryzykował tym bramkarzem, nie udało mu się i 3-1, czyli pewniejsze prowadzenie objęte. Jednak no niestety, rywal jeszcze próbował, ale Eder Militao, przepraszam, najmocniej jak zawsze na posterunku, naprawdę świetny obrońca i dla mnie jest on lepszy niż Laurent Blanc. Ja jeszcze chciałem stworzyć coś ładnego, no niestety to byłaby przesada, nie udało się wykończyć w taki sposób. No i popełniam błąd, wpuściłem Fabinho z ławki, rzut karny po koleżeńsku, sfaulował Salaha, 3-2, ale ja już wiedziałem, że muszę trzymać piłkę przy swoich piłkach, że jednak widzę, że jest 90 minuta, no to cisnę. Podanie do Carlosa Veli i tutaj David De Gea ośmieszony, techniczne uderzenie. 4-2, jedna z ładniejszych bramek, jakie zdobyłem w tej lidze weekendowej. Jednak okej, to był mój początek. Początek, który pokazał mi, że okej, to może być naprawdę udany weekend. Jednak no niestety później nie szło mi najlepiej. Ja już wam tego nie pokazuję, bo wstydzę się, po prostu się wstydzę. Zagrałem dwa mecze z Polakami, dwa te mecze przegrałem. Doszło do tego, że miałem bilans 5-3. I chciałem zrobić coś, by ten bilans wyglądał lepiej, żeby wygrać spotkanie i trafiłem na taki zespół. I chyba w tym momencie już się domyślacie, dlaczego tytuł odcinka jest jaki jest, że zrobiłem coś szalonego. Trafiam na drużynę wartą, nie licząc Van Dijk'a, nie wiem, może z 50 tysięcy, pewnie i nawet mniej obecnie. Jednak autentycznie to było najtrudniejsze spotkanie, jakie zagrałem w tej lidze weekendowej. I ja nic nie wyolbrzymiam, tak po prostu było. Głównie dlatego, że koleś był mega dobry, nawet widzicie tutaj statystyki podań, jednak Eusebio normalnie kończy takie akcje. I to są właśnie te momenty, których w FIFA nie rozumiem, że brakuje czasami takiej powtarzalności, nie? Że czasami Eusebio trafi, czasami nie, mimo tego, że ma wymaksowane statystyki, ale no rywal jako pierwszy strzelił bramkę. Ładnie to wykończył, troszeczkę szczęścia, bo ta piłka wracała pod jego nogi, ale dobra. Ja się nie poddawałem, cisnąłem, niestety tutaj akurat mój piłkarz na pozycji spalonej, wielka szkoda, bo może by coś z tego wyszło, choć tak jak widzieliście, Eusebio nie trafił. Carlos Vela dopiero co wchodzi na boisko, 96 dryblingu ma chyba i traci piłkę w taki sposób. Okej, gramy dalej, podanie do Carlosa Veli po raz kolejny, ten schodzi, cyk i poprzeczka. Przyjmuje sobie piłkę, Eusebio poprzeczka. I to był moment, w którym już wiedziałem, że kompletnie nic mi się nie uda w tym meczu, że nawet nie ma sensu próbować, bo jeśli Eusebio trafia w poprzeczkę z 5 metrów, to wcześniej jeszcze nie trafia, wiecie, setki, to no i ja nawet nie miałem ochoty bronić, straciłem gola.
0-2 dla przeciwnika i ten mecz też mi pokazał, że cholera, po co mi naprawdę te najdroższe karty? Ja o tym sobie myślałem już od dłuższego czasu, że po co mi ci zawodnicy, skoro ja i tak nie wybijam lepszych rank, że stoję w miejscu. Dlatego też zrobiłem coś szalonego i sprzedałem Ruda Hulita. Dlaczego on? Ponieważ jest to moja najdroższa wymienna karta, którą posiadam. Dostałem za niego 2 miliony 300 tysięcy, tam oczywiście minus te 5% podatku, jednak od dłuższego czasu tak wam mówiłem, że mam ochotę zagrać jedną kartą. Proszę państwa, kupiłem Totsa Roberta Lewandowskiego. Jeden z najlepszych napastników w grze. Myślę, że spokojnie top 3. Postawiłem na Bundesligę. Kupiłem Demir Baja za chyba 230 tysięcy, Branta miałem w zespole, ładnie to skleiłem i jeszcze pierwszy mecz zagrałem bez Totsa Lewandowskiego, bo czekałem aż mi się Hulit sprzeda, a musiałem zagrać te spotkania w piątek, więc po prostu zagrałem z wersją za Ligę Mistrzów, którą trafiłem, no i Optimus, Cruyff, Wijnaldum, Van Dijk, taka już klasyka, więc tutaj nawet nie ma co udawać zaskoczonego. Prawdę mówiąc, wolę grać przeciwko takim drużynom niż przeciwko tej złotej drużynie, przeciwko której mierzyłem się. Chwilę wcześniej Demir Bay próbował zdobyć pierwszą bramkę dla drużyny, jednak no niestety Alisson się kapitalnie zachował, próba dośrodkowania przeciwnika, ale Van Dijk pokazuje, dlaczego jest naszą podstawą defensywy, już ponad 1000 meczów ma ta karta. No jednak, cieszę się, że zrobiłem to wyzwanie, bo to jest już obrońca dla mnie do końca gry, nie mam zamiaru go wymienić na kogoś innego. I proszę państwa, Demir Bay z 20 metra na 1-0. Tak jest. I wtedy oczywiście już w głowie miałem, po co mi Hulit, skoro mam Demir Baja, który nawet nie dość, że świetnie broni, to jeszcze potrafi pokazać coś w ataku. W drugiej połowie rzut karny, Robert Lewandowski 2-0, tutaj podkreślam jeszcze ta jego wersja za Ligę Mistrzów, którą dostałem za paczkę footies, więc fajnie, że też potrafił coś pokazać, on wymusił ten rzut karny, ja później, no tak, nie mówmy po prostu o tym, tak będzie najlepiej, rzut karny dla przeciwnika, 1-2, jednak spokojnie, nie wtopiłem. Nie straciłem tego prowadzenia, choć jedna rzecz mnie zaskoczyła. Koleś wpuścił Totsa. Totsa Ronaldo z ławki. Okej. Po prostu okej. Nic więcej powiedzieć nie potrafię, ale wiedziałem, że skoro wpuścił taką kartę, to muszę pocisnąć. No i cyk. Kai Havertz na 3-1. To był ostatni akcent w tym meczu. Zwycięstwo. Zwycięstwo bez Hulita, więc to mnie cieszyło, że radzę sobie bez niego. No i tutaj pierwszy mecz z Totsem Lewandowskim. Oczywiście musiałem trafić na Polaka, bo jakby mogło być inaczej. Ja nie lubię grać przeciwko wam, czy to moim widzom, czy po prostu graczom z naszego kraju, bo jesteście dobrzy. To muszę wam powiedzieć, że naprawdę jesteście niezłymi graczami. No i naprawdę, niektóre bramki, jakie zdobywałem w tej lidze weekendowej, jakie też traciłem, to jest po prostu kuriozum, ale no nie wybrzydzam, fajnie, że udało się objąć prowadzenie, tam Lewandowski tworzył te akcje, no i super, mamy 1-0, 200 występ Eusebio, chciałem, by też trafił do siatki, dlatego też sytuacja w polu karnym i mamy 11, taka typowa dla tej FIFA, no ale niestety nie udało mi się wykończyć Lewandowskim prosto w środek, tak większość rzutów karnych w tej lidze weekendowej strzelam w środek. Tak, ale to, co mnie najbardziej tutaj zabolało, to, że rywal celebrował tę bramkę, że on się cieszył, że nie przewijał, że zobaczył powtórkę i to obudziło we mnie bestię. Havertz, Vieira, Lewandowski, pierwsza bramka Totsa w barwach Dix United i prawda jest taka, że to był ostatni gol w tym meczu, dlatego to mnie bardzo ucieszyło, że Robert dał mi tę bramkę dającą zwycięstwo. Było więcej sytuacji, jednak no nie byłem w stanie umieścić tej piłki po raz kolejny w siatce przeciwnika. Próbowałem schematów, nie wychodziło. Tutaj jeszcze Eusebio Ederson broni, Demir Bay dobija, Pique łapie się za twarz. No, bramka niestety dla nas nie padła. Rywal też próbował jeszcze coś stworzyć, zdobyć tego gola dającego remis, ale ja robiłem wszystko, by bronić to prowadzenie. No jak widzicie, wychodziło mi to nawet przyzwoicie, więc tak jest, dałem rywalowi bramkę w prezencie, na szczęście udało się ten prezent zabrać, no i wygrałem. No i kolejny mecz, Optimus Nistelrooy, Best, Sokrates, potężny zespół, jednak z bardzo specyficzną defensywą, ja tego nie zauważyłem, dopiero tak później zacząłem zwracać na to uwagę, ale ja doszedłem do jednego wniosku, nie zwracać uwagę na te składy rywali i tyle, i po prostu grać. No, zamieszanie w polu karnym, jak widzicie, był to dosyć chaotyczny mecz, a to dopiero 10 minuta, no starałem się jak najszybciej zdobyć bramkę, próba ponownie uderzenia Demir Bayem z dystansu, myślę, że gdyby nie interwencja przeciwnika, to ta piłka wpadłaby do siatki, ale okej, bywa, Eusebio z dystansu, no to był chyba już mój piąty strzał w ciągu kwadransu, a tutaj zostałem okradziony, no
Nelson Semedo wybija z linii bramkowej i gol nie pada. Wielka szkoda, bo byłem przekonany, że będę już celebrował prowadzenie jednobramkowe. Na szczęście Demirbay, Brandt do Eusebio, który miał tutaj mnóstwo miejsca. A Eusebio wie, jak się zachować. Cyk, la kroketa, uderzenie, obrona. No i wreszcie pada ta bramka. Wiem, że w słabym stylu, bo taka dobitka bramka, źle wybija piłkę, ale to też nie był bramkarz najwyższej klasy, bo po prostu Lopez. No i Lewandowski. Właśnie dla takich chwil ja go kupiłem. Cudowne uderzenie z dystansu, techniczne, chyba od poprzeczki albo od słupka, samo okienko. I prowadzimy 2-0 i jeszcze później Aouar na 3-0, już go wpuściłem z ławki za Demirbaya. No teraz Aouar właśnie jako ten super zmiennik spisuje się naprawdę dobrze, bo jednak no, o Demirbayu sobie jeszcze troszeczkę powiemy. Jednak oczywiście ja nie mogłem zakończyć tego meczu bez stracenia bramki. Już miałem troszeczkę tak wylane i wyszedłem tym golkiperem, oczywiście niepotrzebnie, ale wiedziałem, że przecież ja nie stracę takiego prowadzenia. No i mecz wygrałem. I co ja chciałem wam powiedzieć? To, że dzisiaj zagrałem dwa spotkania i ponownie ten cholerny Mohamed Salah. Jednak, kurczę, no serio, jak widzę te karty niewymienne typu Van Dijk, to jednak wiem, że gram przeciwko niebyle jakim osobom. I tutaj już złość, bo Eusebio trafia w słupek. Naprawdę mnóstwo słupków ma, ale Lewandowski. Lewandowski, ja nic więcej mówić nie muszę, w razie czego spokojnie. Ja już mu zmieniłem numer na 9, ale no fajnie, że zdobyłem gola, ale rywal też zdobył Telesz. No minął się z piłką, nie udało się powstrzymać tej centry i Salah bardzo szybko odrobił tę jednobramkową stratę, a wielka szkoda. No Brazylijczycy sabotowali to spotkanie, ponieważ faul Edera Militao, źle wyczułem to wejście i niestety Johan Cruyff trafia na woda jednego dla rywala, a ja wiedziałem, by się tam cholera rzucić. No tu muszę przyznać, rywal był po prostu lepszy ode mnie. Miałem szczęście, że udało mi się tak szybko objąć prowadzenie. No ale żeby nie było, ja też miałem sytuację. Ponownie słupek. Akurat Patrick Vieira, więc to akurat jestem w stanie mu wybaczyć, bo nie jest od zdobywania bramek w tym zespole, co doskonale pamiętamy. Ale próbowałem standardowo wszystkiego, wszystkich schematów, standardowych zagrań. No nie do końca mi się to udawało. Van Dijk się podłączył do akcji ofensywnej. No i koniec końców jakiś tam schemacik mi wyszedł. Volley Eusebio i mamy 2-2, więc to trochę dało mi nadziei na drugą połowę. Jednak właśnie w tej drugiej części spotkania rywal grał jak opętany. No i co mogę powiedzieć? Zasłużył. Zasłużył na tę bramkę, którą zdobył właśnie w tym momencie, choć to w jaki sposób ją zdobył. Autentycznie nie wierzyłem, że to wpadło, bo zwykłe podanie do Cruyffa, uderzenie z pierwszej piłki chyba z 26 metrów. Ja tak sobie siedzę, no serio, serio, wiedziałem, że muszę dokonać dwóch zmian. Jeśli dobrze pamiętam, wpuściłem Cristiano Ronaldo i chyba Aouara, jednak tak mnie to zabolało, no bo no to takie, wiem, że też takie gole zdobywam, ale to boli, gdy się traci bramkę w taki sposób. No i Aouar z 16 metra, zabrakło sił. Donnarumma takie piłki łapie z łatwością. Miałem sytuację, tam wybija, miałem sytuację w tej końcowej części spotkania. Gra robiła wszystko, bym ja miał sytuację, no bo zobaczcie sami, to jest kuriozalne. Blon mija się z piłką, jednak Cristiano Ronaldo mija się z celem. Nie ma bramki, mecz kończy się rezultatem 3-2. To jest moja pierwsza porażka, kiedy mam Lewandowskiego w składzie. No tak, tak musiało po prostu być, jednak plus jest taki, że Lewandowski trafia w każdym meczu, w którym gra. Odkąd gram jego wersją 92, to każdy mecz to bramka. On mi daje gwarancję tych goli. No i ostatni mecz w dzisiejszym odcinku. Bardzo solidny skład. Ten świeżutki Kimpembe Futis. Kapitalna karta. W momencie ładowania się składu ja nie zwróciłem uwagi na to, że to jest wersja Futis. Ale troszeczkę się cykałem. No i ten mecz pod względem bramek to jest po prostu FIFA 19 w pigułce. Na początku taki prezent, odbicie się od słupka piłki, no i Lewandowski trafia na 1-0. Później Van Dijk wybija, owszem, Militao do Vieiry i tak jest. Zamiast podać piłkę do tyłu, to on ją podał do przeciwnika. No tragedia, po prostu tragedia, na to się patrzeć nie da. Naprawdę mam nadzieję, że takich sytuacji będzie mniej w FIFA 20, ale czy tak będzie? Przekonamy się po kilku miesiącach. Chciałem standardowo jak najszybciej odpowiedzieć po kick-offie. Nie udało się, ale dobrze, no coś, naprawdę nie siedział mi ten mecz, nie siedział mi Vieira. Neymar 2-1, swoją drogą to jest nieprawdopodobne, że to był zwykły Neymar. Ja czułem się, jakbym grał przeciwko jego karcie Team of the Season, ale dobra, no spisywał się świetnie. To jest nadal jeden z najlepszych piłkarzy w grze. Przyspieszyłem tę akcję, bo chciałem wam pokazać, jak szybko, czy to było szybko, no nie wiem, ale zdobyłem bramkę na 2-2 i Lewandowski po raz kolejny pięknie kończy orzeł Polski. Jestem zadowolony, naprawdę, mając taką kartę jakoś fajniej się gra.
Oczywiście lepiej się gra, gdy się wygrywa, ale po raz kolejny ten Neymar udowadnia swoją wielkość, co mnie troszkę zabolało, ale okej. Od razu widzę tutaj możliwość podania do lewego i... No gol, no co ja mogę powiedzieć, 3-3. Nie bez powodu zapłaciłem za Roberta 1 900 000. On ma wymuszać takie sytuacje, on ma zdobywać takie gole. Znów był remis, jednak ja chciałem wygrać w tym regulaminowym czasie gry. Jeszcze żadnej dogrywki nie miałem i żadnej dogrywki nie było w tym odcinku. Lewandowski, 4. gol w tym meczu, 4-3. I to była bramka, która dała mi zwycięstwo. Rywal dostał jeszcze w tej sytuacji czerwoną kartkę. Nie wiem, czy to był faul właśnie tak brutalny, jednak mecz koniec końców wygrałem. 4 bramki lewego w jednym meczu. No i czuję radość. Czuję fan grając taką kartą. Cieszę się, że sprzedałem tego Hulita. Troszeczkę mi go brakuje w tym środku pola, ale no pewnie i tak skończę z rangą Gold 1. Czemu tak mówię? No bo mój bilans w tej chwili wynosi, jeśli dobrze pamiętam, 10. I uwaga, 10-5. Ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz miałem taki beznadziejny bilans, jednak nie przejmuję się. Cieszy mnie to, że mam tego Lewandowskiego, że dobrze mi się gra, bo przypomniałem sobie, czym ta seria tak na początku miała być, nie? Że testujemy tutaj różne karty, a ja od blisko 1,5 miesiąca chyba gram ciągle tym samym składem i to dla was, widzów, może być nudne. Teraz mam najlepszą polską kartę w grze, Lewandowski. No i kto wie, może z nim wbiję tego Golda 2. Zobaczymy. Ja na elitę mam jeszcze czas, spokojnie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Do zobaczenia jutro w kolejnym. Pozdrawiam. Cześć. Z lewym damy radę. Na pewno. Jak nie w tym tygodniu, to następny.